dwudziestolecie Big Bandu stało się okazją do zorganizowania w Jasienickim Ośrodku Kultury uroczystego koncertu. W niedzielne popołudnie salę Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy wypełniła muzyka, która swoim specyficznym brzmieniem porwała licznie zgromadzoną publiczność. Dwudziestolecia Big Bandu. Nie byłoby to możliwe, gdyby 20 lat temu pan Stanisław nie wpadł na pomysł utworzenia zespołu. Założyliśmy zespół wokalno-instrumentalny i pojechaliśmy z tym zespołem na jakiś tam konkurs powiatowy i zdobyliśmy pierwsze miejsce. I stwierdziliśmy, ale może pójdziemy w tym kierunku i z tego zespołu wokalno-instrumentalnego stworzymy coś większego. Była to orkiestra młodzieżowa, a od pewnego czasu Big Band. Czyli 20 lat. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, ale myślę, że efektem naszej pracy jest to dzisiejsze brzmienie, dzisiejszy koncert. Zacznę od tego, że te słowa w kierunku mojej osoby są wielce przesadzone, bo ja w zakresie sławy Big Bandu nie zrobiłem nic. Ale dziękuję za miłe chwile, które mogłem z wami przeżyć. Pan Stanisław przyszedł do wójta, a ja w listopadzie 1998 roku dopiero co zostałem wybrany, a w 1999 przed pan Stanisław, to jeszcze nie wiedziałem, że jestem wójtem. I w jednym takim dniu miałem się było spotkać z panem Stanisławem, gdzie była ta informacja, że jest paru młodych ludzi, którzy chcą grać. A że za szybko mnie wybrano na to stanowisko, bo też się chciałem nauczyć grać, to mówię, szacun dla was, jak tylko macie takie zacięcie, to grajcie. Pan Stanisław mówi, ale jeszcze jest jeden temat. Trzeba raz do roku kupić jakiś instrument. Ja mówię, możemy kupić dwa, jak tylko są ludzie, którzy będą grać na tych instrumentach. I mamy takich ludzi, z którymi wzrastamy. Mamy takich ludzi, z którymi się cieszymy, bawimy. Spotykamy takich ludzi, od których się uczymy. Ale mamy takich ludzi też w swoim życiu, których podziwiamy. I myślę, że w moim życiu
mogę powiedzieć, że Big Band to jest ta grupa, rzeczywiście was podziwiam, bo jestem z wami od 20 lat i pamiętam niektórych, którzy ledwo, że ten instrument mogli unieść, a dzisiaj jesteście na tej scenie już dorosłymi ludźmi, którzy założyli swoje rodziny, którzy przychodzą na próby i którzy tworzą tą wspaniałą muzykę, ale też wspaniałą rodzinę. Na pana ręce chcieliśmy złożyć to wyróżnienie, a jak myślicie państwo, na kogo ręce przekażemy te kwiaty? Na żonę. Bo by nie żona, to pan Stanisław mógłby sobie powiat, ale w łazience, jak idzie do pracy. Wszystkiego dobrego państwu życzymy, abyście dalej byli tak wspaniałą rodziną i tak wrażliwymi osobami na muzykę. Podczas koncertu gościnnie wystąpił również zespół dixielandowy Der Brass Band.